Dziękuję. Szanowni Państwo, nie widzę więcej zgłoszeń. Pozwólcie, że ja również odniosę się do informacji, tym razem prasowych, które pojawiły się w ostatnim wydaniu Wiadomości Krajeńskich. Artykuł. Pozwólmy im jeszcze rządzić 4 lata, a będzie to rodzinny powiat. Myślę, że autoryzowany przez panią Annę Szucę, byłą przewodniczącą Rady Powiatu drugiej kadencji. Pani Aniu, powiem tak, z wielkim szacunkiem zawsze i nadal do pani osoby podchodzę i myślę, że pewne informacje, które nie wiem, skąd pani te informacje pozyskała, ale pewne informacje, które w tym artykule się okazały, to są rzeczy nieprawdziwe. Pewne informacje są insynuacjami. Myślę, że ci podpowiadacze, którzy do pani tam docierają, nie wiem, czy to robią z powodu, że nienawidzą tej rady. To na początek może nienawidzą mnie, pana starosty. Nie wiem, trudno jest mi to określić. Pewne rzeczy, które tam są zawarte, są rzeczami, które nigdy nie powinny się znaleźć. Tak ja to oceniam. Oczywiście napisaliśmy sprostowanie do pana redaktora z panem starostą, napisaliśmy sprostowanie, które osobiście panią przewodniczącą zaprosiłem na tą sesję dzisiejszą i to sprostowanie dostarczyłem, żeby jeżeli pani przewodnicząca będzie miała ochotę się też jeszcze odnieść do pewnych kwestii, bo być może jakieś kwestie zostały spowodowane nieporozumieniem. Mam nadzieję, że bo to jest, szanowni państwo, tu zwracam się do państwa radnych, wyjątek. Nie udzielamy głosu, nie udzielam głosu w tym punkcie osobom spoza rady, ale chcę zrobić dzisiaj wyjątek. Mam nadzieję, że na to mi pozwolicie, żeby pani Ania w tych kwestiach, ponieważ chcę pewne kwestie wyjaśnić, żeby zabrała głos. Mam nadzieję, że w kulturalny sposób porozmawiamy na ten temat i w dobrej atmosferze sobie troszeczkę to wyjaśnimy. Jeżeli tak, pani Aniu, może oddaję głos pani przewodniczącej Annie Schutz. To zajmie, proszę państwa, około 4 minut. Pani Aniu, do mikrofonu. Halo? Tak. Dobrze mówię? Tak. Dobrze. Proszę państwa, to zajmie 4 minuty. W związku z tym mam na uwadze czas szanownej rady, ponieważ program jest bardzo bogaty, porządek obrad dzisiejszy. Wysoka Rado, panowie przewodniczący, panowie starostowie, szanowni państwo. Z wielką przyjemnością uczestniczyłam w tej części dotyczącej edukacji młodzieży i przyznam, że bardzo ciepło mi się robiło na sercu, kiedy szkoły idą z postępem, kiedy przygotowują do samorządności młodzież. Możemy wobec tego liczyć, że przyszłe samorządy będą samorządami takimi, o jakich byśmy sobie marzyli. Proszę państwa, w dniu 26 października, czyli w poniedziałek, do moich drzwi zastukał pan przewodniczący Rady Powiatu. Byłam bardzo, bardzo mile zaskoczona tą wizytą. Panie przewodniczący, dziękuję panu za tę wizytę, za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie na sesję i za przekazanie mi materiałów dotyczących odniesienia się do mojego wywiadu opublikowanego w Wiadomościach Krajeńskich. Naprawdę serdecznie panu za to dziękuję. Nigdy nie unikałam merytorycznych dyskusji czy nawet polemik, gdyż prowadziły zwykle one do udanych i konstruktywnych kompromisów. Stąd, proszę państwa, moja obecność na dzisiejszej sesji. Nie zamierzałam włączać się w dyskusję polityczną, tak jak nie robiłam tego przez 8 lat,
po moim odejściu z samorządów. Zupełnie przypadkowo, przeglądając internet dotyczący powiatu sępoleńskiego, natrafiłam na telekonferencję, w której czterej panowie, panie przewodniczący, panowie starostowie i pan skarbnik, przekazywali swoje informacje i propozycje i uwagi. I powiem szczerze, że po obejrzeniu tej telekonferencji bardzo mocno mnie zenergetyzowało. Stąd ten wywiad i stąd moje wypowiedzi. Przyjmuję w całej rozciągłości sprostowanie panów przewodniczącego i starosty. Odniosę się tylko do dwóch rzeczy, do dwóch spraw ważnych. A myślę, że to sprostowanie ukaże się na łamach prasy i każdy uważny czytelnik zechce wyciągnąć własne wnioski. Pierwsza sprawa, Wysoka Rado, pierwsza sprawa dotyczy rzeczy trudnej dla mnie, ale mam odwagę ją przedstawić. Otóż, jeżeli moja informacja o powiązaniach rodzinnych pana starosty Jarosława Tadycha i pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest nieprawdziwa, to przepraszam za to zarówno pana starostę, jak i panią dyrektor. Myślę, że redaktorzy siedzący dzisiaj z nami na tej sesji zechcą te moje słowa przekazać na łamach prasy. Panie starosto, czy to będzie pana satysfakcjonować? Dobrze. Druga sprawa, i tutaj się posłużę notatkami, żeby czegoś nie pominąć. Druga sprawa dotyczy płatnych telekonferencji, o których mówiłam w wywiadzie. Aby użyć tych słów, starałam się zdobyć rzetelną informację. Z BIP-u, gdzie odczytałam protokół z posiedzenia zarządu powiatu z dnia 19 września, na którym pozytywnie zarząd zaopiniował wniosek spółki MTK o dofinansowanie. Czerpałam poza tym informacje z artykułu w Wiadomościach Krajeńskich z dnia 9 października pod tytułem Zapłacą za pokazywanie w internecie, gdzie pan redaktor Lida w sposób precyzyjny i chronologiczny omawiał tę sprawę. Na podstawie tych informacji mogłam powziąć przekonanie, że telekonferencje umieszczone na stronie internetowej MTK są opłacane przez powiat. Nie zgodzę się więc ze stwierdzeniem zawartym w sprostowaniu, że jest to ordynarne kłamstwo noszące znamiona czynu zabronionego z artykułu 212 Kodeksu Karnego. Żeby rzecz zbilansować na zero, chcę powiedzieć, że grożenie mi sądem w trybie wyborczym to groźba karalna nosząca również znamiona czynu zabronionego. Chcę przy tym dodać, i pan redaktor Maciej Bur niech tego uważnie wysłucha, że swoich uwag absolutnie nie kieruję pod adresem telewizji kablowej, jako że jest to spółka komercyjna i ma pełne prawo zabiegać o różne źródła dofinansowania. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tyle chciałam przekazać Państwu wyjaśnień. Myślę, że sprostowanie, które się ukaże, wniesie więcej. Natomiast w sumie jestem osobą o łagodnym charakterze, więc
naprawdę z całego serca, zarówno Wysokiej Radzie, jak i wszystkim Państwu życzę wiele dobrego. Kampania wyborcza niech się toczy własnym torem, a do samorządów niech wejdą najlepsi kandydaci. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję. Tak, pani starosta? Pan starosta prosi o głos, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Odniosę się do tych słów, co powiedziała pani przewodnicząca Naszuca. Tą kwestię, myślę, pierwszą, o której pani poruszyła, kwestię tutaj koligacji rodzinnych, przyjmuję, myślę, że pani dyrektor, chociaż nie jest panią dyrektor, i pełni obowiązki, doskonale wiemy, nie chcę tego tematu wracać, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Przyjmuję pani przewodnicząca to przeprosiny, aczkolwiek dalszym jestem, powiedzmy, pójdę w kierunku tych słów, co powiedział pan przewodniczący, że została pani manewrowana, manipulowana w te informacje, które pani przekazała. Ale przyjmuję i dziękuję za te słowa i za to, co pani w tej chwili tutaj na sesji powiedziała tutaj w tej kwestii pierwszej. Natomiast w kwestii drugiej, bo będę chciał się odnieść do tych dwóch spraw i być może w jednej kwestii, na temat płacenia telewizji MTK za telekonferencję. Po pierwsze, telekonferencje. Mamy od początku tejże zmiany zarządu, gdzie tutaj, w tym miejscu, za chwilę się też odniosę później, wtedy, kiedy będzie sprawozdanie zarządu, że będziemy rzetelni, będziemy przekazywać informacje, zapraszamy na konferencje i to robimy do dzisiaj, ale nie za pieniądze. Powtarzam, nie za pieniądze. Pan Skarbnik za chwilę potwierdzi to, I będę go o to prosił, żeby w tej kwestii też się tutaj odezwał. Natomiast jeżeli pani przewodnicząca mówi, że wyczytała w BIP-ie, to trzeba było też dociec, przepraszam za to sformułowanie, do czego dotyczył ten wniosek. Telekonferencję mamy już od lutego, co miesiąc, a wniosek płynął miesiąc temu. I dotyczy wniosku na przyszły rok, 2015. To, że zarząd przyjął wniosek, jak inne wnioski finansowe do budżetu, do rozmów na temat budżetu, to nie znaczy, że się płaci MTK czy komukolwiek. Taki sam wniosek wpłynął z redakcji Wiadomości Krajeńskiej o płacenie jakiejś tam kwoty, nie będę mówił jakiej, za przekaz informacji sesji. I też dostał odpowiedź pan redaktor, że został wniosek przyjęty do dalszego procedowania. To jest po pierwsze. To dotyczy 2015. Jeszcze telekonferencji nie wiadomo, czy będą i czy będziemy, powiedzmy, to prowadzić. Być może będą zmiany, będzie to inaczej wyglądało, przekaz informacji i tak dalej. Powtarzam, za telekonferencję, czy za to dzisiejsze relacjowanie transmisji dzisiejszej sesji MTK nie dostaje ani złotówki. Powtarzam, ani złotówki nie dostaje za te informacje, które są bezpośrednio przekazywane do telewizji kablowej i do na kanał 10. Natomiast kwestii odniosę się tutaj także tutaj myślę, że pani przewodnicząca, nie ma pani rację. Nie wiem, skąd pani ma tą informację jeszcze, bo to tak nie jest tak do końca. Ja tutaj cała info, bo nawet dzisiaj też była dyskusja wśród radnych, płacą, nie płacą i tak to wygląda. Niestety, powtarzam jeszcze raz, nie płacimy. Te telekonferencje zapraszamy wszystkie media. I wszystkie media mają prawo przyjść, czy to przyjdzie nie wiadomo jaka telewizja, nie wiadomo jaki redaktor, jaki naczelny, jakiej gazety, czy nie wiadomo skąd. Także za to nie płacimy i nie będziemy płacić. A to, co powiedziałem wcześniej, to jest to prawda. Nawet pan Henryk Pandina na Komisji Budżetu miesiąc temu, to też mówiłem panu przewodniczącemu Komisji Budżetu, kiedy wychodziłem z Komisji Budżetu, zapytał mnie, czy ten wniosek telewizji MTK mamy procedować.
Co ja powiedziałem, panie radny? Powiedziałem nie. To jest tylko do waszej informacji. Nie będziemy procedowali dzisiaj żadnych wniosków finansowych. Tak było, panie Haniu? Ale chwileczkę. Każda ten jeden wniosek i każdy wniosek. Nie ma co się dziwić. Tylko taką odpowiedź panu odpowiedziałem. Tak, tylko panu mówię, że tak to było. Także pan tego nie zaprzeczy. Nie powiedziałem, że macie procedować i macie go przyjąć, bo będzie realizowany, będzie płacony. Tego nie padło z moich ust. Żeby była sprawa jasna. Także w tej kwestii akurat myślę, że jest oczywiste i zresztą poproszę za chwilę pana skarbnika. Panie skarbniku, proszę też powiedzieć tu jasno, czytelnie, czy płacimy, czy nie płacimy. Szanowni Państwo, proszę bardzo, wybaczcie, że dzisiaj trochę konwencja sesji jest, ale myślę, że dla nas radnych jest to bardzo ważne i musimy to wysłuchać. Proszę bardzo. Proszę Państwa, pracuję w starostwie powiatowym od 25 czerwca i nie pamiętałem przypadku, żebyśmy płacili dla tej firmy za te wymieniane przed chwilą transmisje, ale pamięć może być zawodna, chociaż każdy dokument wymaga między innymi mojej akceptacji i takiej akceptacji mojej nie było, ale sprawdziłem, żeby przekonać się w 100% dwutorowo w obrotach kontrahentów i w roku 2014 nie było obciążenia powiatu przez tą firmę. Jak również sprawdziłem drugim torem po obrotach wydatków i też również nie było takiego wydatki za te cele w 2014 roku. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję panie skarbniku. Jeśli mogę, to panie przewodniczący, jedno słowo, bo nie będę tutaj się odnosił do tego pozostałych tutaj zapisów. Powtarzam, te dwie kwestie tylko były poruszone i dziękuję, że mieliśmy możliwość tutaj skonfrontować z panią przewodniczącą te dwie kwestie. Dziękuję pani przewodniczącej, ale jeszcze ubolewam nad tym, to pani przewodnicząca mówiła, że ma nadzieję taką, może przekręciłem słowo, ale że to sprostowanie ukaże się na łamach wiadomości krajeńskiej. No wręcz powiem w ten sposób, że się nie ukaże na łamach wiadomości krajeńskiej. Dostaliśmy dzisiaj oficjalnie pismo z informacją. Być może pan redaktor ma rację, może nie, ale myślałem, że powiedzmy dla dobra sprawy, dla dobrego klimatu w tym powiecie, myślę, że mieszkańcy tego powiatu powinni powiedzmy dowiedzieć się, powiedzmy, jak faktycznie to wygląda. Czyli jest to, była możliwość wypowiedzenia się jednej strony, nie dano drugiej stronie. Prawo prasowe mówi tak, jak mówi. Nie będę z tym polemizował. Przyjęliśmy tego co do wiadomości, ale szkoda, mówię, ubolewam. To dobra powiatu wyjaśnienia pewnych kwestii nieprawdziwych, czy nie może do końca wyjaśnionych wcześniej mogły się ukazać. To tyle, panie przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję. Ja ze swojej strony chcę dodać też do słów pana starosty, że jesteśmy otwarci. Zwracam się tu do pana redaktora Roberta Lidy, że dysponujemy czasem nieograniczonym w kwestii wyjaśnienia wszystkich innych aspektów. Nie, bo to dzisiaj omówiliśmy dwa i myślę, że to wystarczy, ale te inne aspekty jesteśmy bardzo otwarci i wyjaśnimy setny raz przyczynę odwołania zarządu, co się dzieje, jak obecny zarząd pracuje, jak ja to oceniam jako przewodniczący rady. Oczywiście rozumiem, że ktoś może mieć inne zdanie, bo to jest kwestia tutaj oceny, ale niepozwolenie, nie danie szansy wypowiedzenia się, jest mi przykro, że to powiem, ale to nie jest prawdziwe dziennikarstwo. Panie Robercie, także prosiłbym, jeżeli są takie artykuły, no bo budzą kontrowersje, budzą emocje, może i nasze, ale i czytelnicy to oceniają emocjonalnie. Nasi, zwracam się tutaj w ten sposób, że nasi na przykład, my jesteśmy osobami publicznymi, kandydujemy w wyborach. Wybory się odbędą za dwa tygodnie, więc nasi wyborcy też oczekują wyjaśnień. Nam się nie pozwala pewnych rzeczy do końca wyjaśnić. Jesteśmy zaatakowani, a nie pozwala się nam wyjaśnić. To jest najgorsze, bo mogę się mylić w swoich racjach, to przyjmuję z pokorą. I niech to ocenią wyborcy, ale niech oni mają możliwość oceny tego.
niestety tego nie ma, jest mi przykro i dlatego proszę, jeżeli nie sprostowanie, zaproście nas na wywiad, wyjaśnimy wszystko dogłębnie, jesteśmy bardzo otwarci. Prawda, panie starosto? Dziękuję bardzo. Tak, dzisiaj mówię, ta konwencja, króciutko, proszę bardzo, panie Macieju. Nie, pani Aniu, więc tak, myślę, że my sobie te kwestie co nieco wyjaśniliśmy i później też na tych naszym spotkaniu, gdzie byłem u pani, też pewne rzeczy sobie wytłumaczyliśmy. Ja myślę, że pan Edziu, tylko nie wiem, pani Aniu, czy pani, bo pan Edward jeszcze chciałby... Proszę? Pana Edwarda Węgleskiego chciał zabrać głos, ale nie wiem, czy pani będzie chciała jeszcze uczestniczyć w tej części, czy nie, bo tak. Pan Maciej Bur, proszę tak, bardzo. Tak, ja tylko dwie minutki, szanowni państwo. Ja chciałbym zabrać głos właśnie w tej sprawie, o której było przed chwileczką mowa, dlatego że nie wiem, czy państwo wszyscy wiedzą, myślę, że tak, że oprócz radia też od jakiegoś czasu współpracuję z Miejską Telewizją Kablową, a pomysł, żeby taki wniosek do budżetu skierować, to był mój pomysł. Ja namówiłem właścicieli telewizji do tego. I ja chciałem tylko, ja nie będę wnikał, czy ktoś panią Anię wprowadził w błąd, czy nie, jakby tutaj w meandry dziennikarstwa, to zupełnie nie o to chodzi. Ja tylko chciałbym, żebyście państwo poznali uzasadnienie, dlaczego po prostu myśmy taki wniosek złożyli. Generalnie powody były dwa, najważniejsze. Po pierwsze taki, że jak się okazało, jest to praktyka stosowana w wielu samorządach w Polsce. Otóż w wielu miastach funkcjonują takie telewizje kablowe i samorządy finansują pokazywanie sesji Rady Miejskiej. Czy powiatów oczywiście w tym przypadku, sesji Rady Powiatu, czy Rady Miejskiej, no już wszystko jedno, tak? I proszę mi wierzyć, że takie wiele samorządów w kraju ponosi takie koszta na rzecz lokalnych operatorów telewizyjnych. A druga sprawa, i to jest to, co myślę odróżnia nasz wniosek od, jak się dowiadujemy, że Wiadomości Krajeńskie też taki wniosek złożyły. Otóż, szanowni państwo, idea tego jest taka, ona się jakby to powiedzieć, wpisuje w obowiązek, nazwijmy to umownie, informowania samorządu terytorialnego o własnej działalności. Otóż my proponujemy pokazywanie całej sesji od początku do końca bez cięć, skrótów montażowych i komentarzy redakcyjnych, co jest niezmiernie istotną sprawą, chociażby z tego względu, że jedna redakcja, czy radio, czy gazeta coś napisze, to każdy może sobie zweryfikować, czy rzeczywiście tak to było. I my proponujemy 500 zł, to była taka, za każdą sesję, to była taka cena, gdzie myśmy się zastanawiali, jak to zrobić. Ustaliliśmy, że 100 zł za godzinę sesji plus minus, to nie będzie duży wydatek. Sesje trwają od 4 do 6 godzin mniej więcej i to jest taka umowna cena. Ja tylko proponuję, żebyście państwo, myślę, że Komisja Budżetu, czy ktokolwiek z państwa, jeśli będzie chciał, to się zainteresuje, ile starosta powiatowy wydaje na miesięcznie na ogłoszenia prasowe obowiązkowe, na przykład w Wiadomościach Krajeńskich czy w Gazecie Pomorskiej i jak te kwoty mają się do siebie. Po raz kolejny potwierdzam, że do tej pory nie otrzymaliśmy ani złotówki, ani za konferencje prasowe, ani za sesję, a nasz wniosek dotyczy 2015 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Edward Węglewski, tak? Proszę bardzo. Przepraszam za... Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Goście, Panie Aniu, powiem tak, ja darzę panią wielkim szacunkiem, jak pani była szefową, przewodniczącą Rady Powiatu, ja miałem zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącego Rady Gminy w Kamieniu Krajeńskim. I z tamtej pory się znamy i nie zmieniam zdania i też nie zmienię, bo to nie o to chodzi. Błędy każdy ma prawo popełnić. Ja uważam, że ten artykuł, który przeczytałem ze zdziwieniem i w szoku, i byłem w szoku. I dlatego też odzywam się, bo i w sprostowaniu, i w tym artykule odpryskiem trącono mnie. To znaczy, bo tu w sprostowaniu jesteś po trzecie i się mówi o tym artykule z czerwca tego roku, co było w Wiadomościach, o tym, przepraszam, w cudzysłowie, burdel w starostwie. Ja już wtedy wyjaśniałem, na internecie to jest, przecież MTK nagrywa, że ta sytuacja dotyczyła wyłącznie dwóch pań, ówczesnej pani skarbnik, pani Weroniki Grabowieckiej i zastępcy głównego księgowego, nie będę mówił nazwiska. Obydwie pani już teraz tu nie pracują, ale atmosfera wtedy w Wydziale Finansowym była taka, a nie inna. Ja się z tych słów nie wycofuję. Natomiast jak już jestem przy głosie, a trochę mnie sprowokował tutaj mój przedmówca, kolega Heniu Pawlina i
skojarzyłem te dwie sytuacje razem z panią przewodniczącą. Pani na to nie miała wpływu, była pani szefową rady i to jest co innego, a gestie, to było w gestii zarządu. Szanowni państwo, i tu się odniosę do nas bulwersującej sprawy, która nie udała się do końca, będzie to jeszcze dziś w formie dyskusji w innym punkcie. I powiem tak, zapisałem się do Komisji Zdrowia, dlatego że nie podobało mi się parę rzeczy w szpitalu. I do dziś pewnie się tak boksujemy z panem prezesem, to tak w cudzysłowie, bo przecież nie chodzi o żadne złośliwości, ale ja mam takie odczucia, jakie mam. Natomiast kiedy Komisja Rewizyjna powiatu pod przewodnicząca pana Kluski zrobiła kontrolę nadzorczą, że tak powiem, starostwa nad szpitalem, nad spółką, wnioski z tej komisji są porażające. Nie można było, panie Heniu, niech pan nie kiwa ramionem, bo za chwilkę będziemy zdziwieni wszyscy. Chcę powiedzieć tak. Miesiąc temu mniej więcej, jak była, nawiążę tylko do sytuacji, zmiana rządu i pani Kopacz przejęła premierowanie, to zatrudniono, zostałem ministrem, pani, która dostała odprawy z PKP 510 tysięcy złotych. Ja chcę powiedzieć, gdybyśmy my, wtedy byłem członkiem zarządu, odwołali prezesa szpitala, ja tego nie mówię złośliwie, mówię o sytuacji tylko, to byśmy wypłacili prawie 400 tysięcy złotych, te 12 pensji, bo tak było zapisane w kontrakcie. Dziś po zmianach jest tego 6 pensji. Dalej kwota jest wysoka. Pomijam inne kwestie, będzie inny punkt. Przepraszam, 9 pensji, bo nie pamiętam, no już trochę emocje. Ale szanowni państwo, wtedy ta kwota była porażająca, więc i wtedy też wnosiłem, można się odnieść do protokołów, do nagrań z poprzednich sesji przez te 4 lata, gdzie mówiłem o rozdzielności tych dwóch funkcji, żeby zmienić, może poprawić funkcjonowanie, zarządzanie szpitalem. I pewnie do dziś będę, nie wiem, wrogiem numer jeden pracowników, nie wszystkich na pewno, pewnie pana prezesa i lekarzy, ale to jest życie. No. Szanowni państwo, mamy prawo osądzać. Mój osąd jest taki, jaki jest. Jeżeli dziś dojdzie do takiej sytuacji, już takie pismo otrzyma pan przewodniczący, dlaczego tak myślę i tak to powiem w punkcie na końcu tej sesji, jeżeli taki punkt wyniknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja właśnie też chciałem poruszyć tę kwestię, ponieważ no, w ostatniej chwili tu wpłynęło do mnie pismo od pana prezesa. Panie Aniu, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i za te kwestie, które pani tu wyjaśniła. Życzymy pani przede wszystkim dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego.